trzeba ją teraz wynaleźć. Ponownie. Nie no, chyba żeśmy nie przyjeżdżali. Nie przyjechali. W każdym razie zobaczymy, zobaczymy. Sprawdzimy, jak tutaj się powodzi Polakom. Czy tylko zarabiają grosze, więc płacą groszami. Czy mają ostatnie grosze na karcie. No właśnie. Myślę, Jowita, że chyba faktycznie mieliśmy dobrą wczytkę, że chyba ta drogówka, czy nie, nie pojechała tam. No dobrze. Zobaczmy w takim razie, odwróćmy kamerę. Tak, zgodnie z przewidywaniami, wszystko zablokowane, ale a to feller westchnął, seller. Ale my możemy sobie tutaj stankować, zaparkować. Nie, ja stoję w kolejce. Będziesz nikt tankował? Nikt mnie z tej kolejki nie wyrzuci. Ale, aha, no bo jest kolejka. Stajemy, to stajemy. Tak, kolejka, to jest kolejka. Zamykamy i... O, to ci wezmę. Dobra. No to dobra, idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. Co słychać tutaj na tym. Witajcie, kochani. Udostępniajcie. Co tutaj się dzieje? No, kochani, tak, co wam powiem, to wam powiem. Jak kolejka, to kolejka. Myśmy też tutaj w kolejce. Coś się dzieje. Biało-czerwone flagi. Coś się dzieje, faktycznie. Chodźmy ich zapytać, co tu się dzieje. Można się tutaj wysłuchować? Pewnie. Ostatnie pieniądze też? O, zawsze my jeździmy po całej Polsce i właśnie zauważamy, że Polacy ostatnie grosze, no, właśnie. I to dosłownie, czujny i Rebel 24. Skarbonka rozbita i tylko tyle się nazbierało. No. Tyle się nazbierało. Dramat. I świnka się rozpłakała. No. Słuchajcie, ja już rano płaciłem groszami. Była taka pani Monika, którą serdecznie pozdrawiamy. I była tak strasznie zła z tego powodu, że ona ma liczyć grosze i tak dalej, że po południu przyjechaliśmy z kolegami. Żeby panią uszczęśliwić. Tak, i z czasem pani chyba zrozumiała. Ale nie, ale jak ta pani przynajmniej liczyła, to jej czas szybciej w pracy płynął. Ona płakała. Jak jest fajny, to jak jest, no, bardzo cudowne zestawienie. Do tego małego tutaj. Kochani, to się nazywa narodowy wpór. Dzieli dziennikarza poczęstowali wodą. No ładnie to tu, kochani, wygląda. Ładnie wygląda. Wszystko się zepsuło. My też tam stanęliśmy w kolejce. Zresztą czekamy, aż się naprawi. I co, długo tak się tutaj zepsuło? Od 16. O 16 się zepsuło. I jak długo się ma zamiar psuć? No na razie nie widać postępu naprawczego. Na razie nie ma postępu naprawczego. No bo jeździcie takimi starymi samochodami. Nie, lawety nie dojeżdżają. Za drugie paliwo i one tutaj nie dojeżdżają. Nie ma szans. Aha, nawetem zabrakło paliwa. To jest taka na pompach nie da rady, bo za ciężkie auta, no wjechać nie będę. Dziękuję bardzo. No właśnie, no. Dziewczęta są odchania, tak? Jak już tutaj się mamy trzymać jakichś takich, no, prawideł. No to fajnie, fajnie. I co? Gdzie jeszcze tutaj, że tak powiem, jakbym pojechał i się wydostał z tego korku, który się tutaj zrobił zupełnie przypadkiem? Nie puścimy cię. Nie. Raczej. Utknąłem. No. A jak pod prąd będzie, to oj. No nie tak. Zobaczymy tutaj, jak to wygląda. Może od przodu. Tak więc została mizaczka. Uuu.
Więc kochani, tak to wygląda, tutaj samochody się popsuły. Tak więc kochani, udostępniajcie. Tak więc poślijcie dalej transmisję, niech ludzie zobaczą. Ja jestem ciekawa, co oni dolewają do tego paliwa, aż tak się samochody psują, że on takie drogie jest, nie? Woda! Woda! No właśnie. Jak za bourbon. A u was taniej, Mary? Zobaczymy sobie, czy Andrzej już do nas dojechał. Słuchajcie. Zadzwonimy. Tak więc słuchajcie, pogoda ładna. Bielsko-Białe jest słonecznie. W Bielsku jest słonecznie. Piękna pogoda. Zadzwonimy do Andrzeja. Podjechał, bo może to w końcu samochód, na który ja czekam, czyli mój. Teraz to się okaże, czy Andrzej do nas dojechał, czy jeszcze nie. Odzwonię do Andrzeja, Andrzej nie odbiera. Jest Andrzej. Słuchaj, będziemy 10 minut i spadamy, nie? Tak. No bo mamy obowiązki. No, mamy obowiązki jeszcze inne, tak więc kochani, jeszcze kilka minut z wami, tak więc udostępniajcie materiał i będziemy lecieć. Tak więc udostępniajcie. Bielsko-Biała, kolejna stacja paliw. Udostępniajcie te wszystkie materiały, niech się niosą na Polskę, bo po to to relacjonujemy, żeby dotarło do jak największej liczby osób. Ten słynny Artur? Nie. Król Artur nie ma? Nie ma. Nie ma. Dostałam lizaczka i wodę, ale wody nie chciałam, bo jestem napojona. No proszę. Też chcesz? Ja wiem, jestem mała. Dobra, no. Słuchaj, ale to... A piesek też tutaj przyjechał z nami. No i tak to wygląda, słuchajcie, tak to wygląda z
spoko. No dobra, to się uciekamy. Uciekamy, słuchajcie. Chcesz sobie tutaj jeszcze relację zrobić? Nie, chcę sobie za... Aha, no to zaraz ten. Słuchajcie, kochani, jeszcze wam pokażę z przodu, jak to wszystko wygląda. Bo naprawdę dzisiaj z Andrzejem mamy tyle do zrobienia, że to jest taki szok, a już jest tak późno. Więc nie zdawałam z tego sprawy, która jest już godzina. A od rana jesteśmy na nogach i jeszcze będziemy do późnego wieczora na nogach, bo lecimy robić dalej inne rzeczy. Połączymy się zresztą z wami prawdopodobnie dzisiaj, chociaż już naprawdę jestem zmęczona. Mam nadzieję, że Andrzej weźmie jeszcze trochę energii. To się tam jeszcze dzisiaj połączymy. No i co? No i kochani, do... Kochani, do... Do zobaczenia. Jeszcze dziś, mam nadzieję. Udostępniajcie materiały Rebel 24, niech się niosą po Polsce. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia.